Reset Obywatelski. Dobry wieczór, Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, dochodzenie prawdy. E, mamy dzień wspaniały, no może nie dla Polski, ale na pewno dla Francji, a że Francja jest naszą siostrą w Unii Europejskiej, no to też dobry i dla nas. Będziemy zaraz przez pół godziny śpiewać Alonso en de la patrie, ponieważ we Francji demokracja i zachodnie wartości obroniły się przed e, atakiem ze strony Putina. E, no ale na początek muszę Wam wszystkim podziękować, bo bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Cieszę się, że nas wspieracie. Wspieracie nas na przykład, e, podając dalej. Link do tej transmisji w mediach społecznościowych, zamieszczając go na swoim profilu. Wspieracie nas chociażby lajkując, i też do tego bardzo zachęcam, bo każdy lajk like oznacza, że ta transmisja będzie miała większą widoczność. Gorąco dziękuję Łukaszowi Biedce, który jest naszym dzisiejszym producentem wykonawczym. Każdy z Was może zostać takim producentem, wspierając nas. Nie mamy innych sponsorów mamy tylko sponsorów obywatelskich, nie mamy sponsorów komercyjnych. Nie mamy oczywiście też sponsorów rządowych. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, którzy nas, którzy nas wspieracie. Możecie to zrobić wpłacając na nasze konto bezpośrednio na konto Fundacji Arbitror. Możecie nas wspierać na portalu zrzutka.pl. Możecie nas wspierać w serwisie Patronite. Będziemy dziś oczywiście mówić o Julii Przyłębskiej. Ona nie została zapowiedziana, ale nagle jakby to powiedzieć wbiła się do naszej audycji, ponieważ e, zajmowałem się sprawą jej tajnej, tajemniczej willi pod Warszawą i utajnionego świadczenia majątkowego. No i się okazało, że już dzisiaj Gazeta Wyborcza postanowiła opublikować mój artykuł na ten temat. Artykuł napisany wspólnie z Łukaszem Woźnickim, któremu bardzo dziękuję. Będziemy też mówić o tym, że Chińczycy chcą e, przejąć e, drugą część Gdyńskiego portu kontenerowego, bo tak naprawdę, znaczy, żeby być dokładnym, mamy w Gdyni Gdyński port kontenerowy, w którym już są Chińczycy, i Bałtycki port kontenerowy. E, właściwie to jest druga część tego samego portu, no ale Chińczycy chcą ją przejąć w drodze przetargu. To jest bardzo niebezpieczne. O tym będziemy też dzisiaj mówić. No i będziemy mówić o Pisowskiej e, królowej oceanów. O szefowej polskich linii oceanicznych, posłance i senatorce PiS, wcześniej, Dorocie Arciszewskiej Mielewczyk. To niezwykle interesująca osoba o bardzo ciekawych powiązaniach i przygodach biznesowych. Ale najpierw, tak jak powiedziałem na początku, zajmiemy się Francją. Jest z nami Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ekspertka. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Francję. Witamy bardzo serdecznie. Dziękujemy, że przyjęła Pani zaproszenie. Dobry wieczór i dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszymy się wszyscy, że jakby to powiedzieć, e, e, z, z, złotowłosa zjawa Kremla przegrała we francuskich wyborach prezydenckich, przegrała Marine Le Pen, e, opłacana. Przez Putina i wspierana przez Putina. Wspierana zresztą też przez PiS. Dość gorąco, ponieważ, jak pamiętamy, chyba wszyscy Mateusz Morawiecki atakował bardzo. Emmanuela Macrona, jej kontrkandydata i urzędującego prezydenta podczas kampanii, podczas kampanii wyborczej. Panią Marine Le Pen zaproszono do Warszawy parę miesięcy temu, gdzie serdecznie witana przez Kaczyńskiego i Morawieckiego ogłosiła, że Ukraina należy się Rosji. Cieszymy się, że przegrała, ale martwimy się, że zdobyła jednak bardzo dużo głosów, chyba najwięcej w swojej. Karierze, jeśli się nie mylę. I stąd to pytanie. Przepraszam tu za takie wyraziste metafory. złotowłosa z jawa. Teraz chciałbym zapytać, czy ten wampir nie wstanie, choć go przebiliśmy kołkiem osikowym i czy na pewno go przebiliśmy. Ale przed początkiem tej audycji posłuchałem sobie marsylianki, i tekst marsylianki francuskiego hymnu no jest bardzo wyrazisty. Tam się śpiewa o tym, że Nieczysta krew będzie na naszych butach, kiedy pomaszerujemy walczyć z wrogami, z wrogami wolności. I myślę sobie, że może rzeczywiście nie powinniśmy brodzić we krwi. To już robi Putin i nie powinniśmy mieć takich zapędów, ale trochę ducha bojowego by się nam przydało. Powinniśmy pamiętać, że o demokracji o wolność się walczy. To taka moja dygresja i wracam do pytania o tego właśnie złotowłosego kremlowskiego wampira. Czy on może jeszcze wstać z grobu? No pewnie zaczęłabym odpowiedź na to pytanie od tego, że Emmanuel Macron oczywiście wygrał wybory, wygrał je w cuglach. Przewaga jest mniejsza niż w 2017 roku, natomiast nadal jest to przewaga duża i większa niż sondaże wskazywały, więc to jest rzecz, myślę, niezwykle istotna. To jest reelekcja, w związku z tym to też ma istotne, istotne znaczenie. W tym sensie, że jednak większość Francuzów wybrała kontynuację tej polityki, choć niektórzy mniej lub bardziej chętnie. No i rzeczywiście jest tak, Marine, sama Marine Le Pen oczywiście uznała swoją porażkę, natomiast po pierwsze stwierdziła, że to i tak jest ogromny sukces, a po drugie stwierdziła, że przygotowuje się na trzecią turę wyborów. Tą trzecią turą, a właściwie trzecią i czwartą turą będą wybory parlamentarne, które odbędą się w czerwcu. I tutaj Marine Le Pen ostrzy sobie zęby, mając nadzieję, albo przynajmniej głosząc taką aspirację, że pozbawi partię prezydencką w większości w parlamencie. To oczywiście jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Ja przypomnę, w 2017 roku Marine Le Pen dostała w drugiej turze wyborów prezydenckich 34% głosów, a w wyborach parlamentarnych, które odbyły się dwa miesiące później, uzyskała 8 mandatów na 577 miejsc we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. No to oczywiście nie wynika tylko z tego, że, że Francuzi uznali, że straciła potencjał wówczas do wygrania wyborów, to wynika ze specyfiki francuskiego systemu wyborczego oraz z faktu, że w tych wyborach parlamentarnych inne partie po prostu stosowały taką technikę kordonu sanitarnego wokół, wokół partii Marine Le Pen i w związku z tym większość zdecydowana większość kandydatów przepadła. Teraz pewnie będzie troszkę inaczej, w tym sensie, że w wyborach parlamentarnych Marine Le Pen, pewnie jej partia, zapewne uzyska sporo więcej mandatów, niż miało to miejsce w 2017 roku. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby jej partia miała być znaczącą siłą we francuskim parlamencie, na tyle znaczącą, żeby móc w jakikolwiek sposób skomplikować życie urzędującemu i nowo wybranemu prezydentowi. No, powstaje oczywiście pytanie, co, co za pięć lat Emmanuel Macron już kandydować nie może, ponieważ możliwa jest tylko jedna reelekcja we francuskim systemie konstytucyjnym. W związku z tym powstaje pytanie, kto i co y, może zastąpić Macrona. No i czy Marine Le Pen y, będzie, y, będzie w stanie po pierwsze wystartować za 5 lat i po drugie, czy y, będzie w stanie y, uzyskać jeszcze większe poparcie. A nawet jeśli, to czy to jeszcze większe poparcie y, będzie poparciem 50, y, 50 plus. Natomiast ja bym chciała nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, o której Pan mówił y, wcześniej, czyli do poparcia, które Marine Le Pen uzyskała ze strony polskiego rządu, nie w odniesieniu do tej kolokwialnie mówiąc pyskówki, która miała miejsce między urzędującym prezydentem i, i Mateuszem Morawieckim, ale raczej do tych licznych rozmów, bo to nie są tylko rozmowy ze stycznia, ale również rozmowy, z, szereg rozmów z ubiegłego roku między nazywającymi siebie konserwatywnymi czy eurorealistycznymi partiami, czyli między innymi między i sprawiedliwością, Ligą Matteo Salviniego czy właśnie zjednoczeniem narodowym Marine Le Pen. Te rozmowy toczą się od dłuższego czasu i to co wydaje mi się istotne, to to, że na użytek krajowy, czyli na użytek francuski, Marine Le Pen mogła powiedzieć, że jest realnym, wiarygodnym Graczem na arenie międzynarodowej nie jest totalnym outsiderem, z którym nikt nie rozmawia, wręcz przeciwnie, rządy ważnych państw członkowskich z nią rozmawiają, traktują ją poważnie, podzielają jej wizję tak zwanej Europy narodów. I kiedy w sondażach przedwyborczych badano takie przymioty kandydatów na prezydenta, jak no, taka szeroko pojęta prezydenckość, ale też na przykład do zdolność do radzenia sobie z różnymi kryzysami, w tym międzynarodowymi, albo sposób reprezentowania Francji na arenie międzynarodowej, to oczywiście w tych konkurencjach absolutnie bezapelacyjnie wygrywa urzędujący prezydent, natomiast zyskując jakieś mniej więcej dwie trzecie głosów w tych kategoriach. Natomiast Marine Le Pen była na drugim miejscu, tak? Jedna trzecia Francuzów uważała, że ona doskonale reprezentowałaby Francję na arenie międzynarodowej, i wydaje mi się, że to wsparcie wewnątrz Unii Europejskiej ze strony rządów państw członkowskich Unii Europejskiej na pewno przyczyniło się do tego, do wzmocnienia jej wizerunku jako Zwyczajnego kandydata, nieskrajnego, nieradykalnego. Nie, skrajnego, znaczy. nie, nie, nie bójmy się powtórzyć, o jakie państwo chodzi tutaj przede wszystkim. Marine Le Pen zawdzięcza to Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Niewątpliwie tak. Orbanowi też, no ale Polska jest większym i ważniejszym państwem. E, ja trochę przyznam się, szczerze byłem przerażony oglądając tę ostatnią debatę e, czwartkową, jeśli dobrze pamiętam, ona była w czwartek. Środową, Między. Środek. W środę między Macronem a Le Pen, Ech, bo Macron był faktycznie bardziej prezydencki, ale był logiczny, nieustępliwy, pełen energii, ale z drugiej strony był bardzo chłodny i trochę to wyglądało, jak gdyby policjant, czy może na, prokurator, o, prokurator przesłuchuje jakąś kobietę. Strapioną, jakąś może małą restauratorkę, właścicielkę małego baru, która sobie samowolnie powiększyła taras ze stolikami, i teraz grożą jej jakieś straszne kary. Tak to wyglądało. I pomyślałem sobie, że no przecież no grozi nam, że Francuzi poczują dla niej współczucie dla tej strapionej kobiety, na którą młodo, ale dość chłodno wyglądający mężczyzna, tak. Tak ją nieładnie wbija jej szpilę za szpilą. Tego się, tego się przestraszyłem, ale najwyraźniej e, e, Francja to nie Polska, i tam jednak e, e, chyba Francuzi bardziej chcą, żeby e, władza była efektywna, niż żeby była swojska. Myślę że, myślę, że tak jest. To znaczy ten plus. E, jednak historia, historia w ogóle systemu politycznego Francji i, i, i historia prezydentów Francji wskazuje na, na to, że oczekiwania względem osoby, która sprawuje tę funkcję są nieustająco, nieustająco wysokie. I to też oczywiście wynika z faktu, że prezydent pełni, pełni w tym systemie szczególną rolę, zupełnie inną niż w naszym polskim systemie. Tak? Natomiast no, słynna, jest, słynna jest arogancja Emanuela Macrona, o której wiele osób, wiele osób mówi jako o kluczowym czynniku, który. Miałby wpływać na, na wynik wyborów, tak, że ważniejsze jest to, żeby kandydat był właśnie taki swojski, blisko ludzi. I to jest oczywiście ważne, tak. Zresztą Marine Le Pen absolutnie w tych sondażach, o których wspominałam, przodowała, jeśli chodzi o kategorię, Kandydata czy kandydatki, który jest blisko problemów zwykłych blisko problemów zwykłych ludzi. I pewnie jest wśród dużej części Francuzów tęsknota za tym, żeby jednak ten prezydent był bliżej tych zwykłych ludzi i ich zwykłych problemów. No ale z drugiej strony jest niezwykle silne oczekiwanie tego, co czasami krytycy systemu politycznego we Francji nazywają, nazywają monarchią prezydencką, tak? I, I myślę, że to, to odgrywa rolę, natomiast myślę, że też to, co odgrywa rolę, to jest jednak kwestia kompetencji. Tak? I dla mnie, zarówno ta debata środowa, jak i debata sprzed, sprzed pięciu lat, z 2017 roku, w sposób absolutnie porażający, jakby obnażyła tą gigantyczną różnicę. W zdolnościach i kompetencjach intelektualnych i przywódczych prezydenta Macrona z jednej strony i jego kontrkandydatki Marine Le Pen. Przejdę teraz do kwestii, która już może bardziej jest związana z przyszłością, a nie z tym, co się stało. My tutaj trochę. Ubolewamy nad tym, jak Francuzi patrzą na kwestię wschodniej flanki NATO, no bo wśród liczących się liderów najbardziej antykremlowski jest Macron, a on i tak parę lat temu jeszcze chciał przyjaźni z Putinem, a teraz jak wiemy wydzwaniał do niego nieustannie. Komentowano to sarkastycznie, aczkolwiek niektórzy przypominali, że dzięki tym codziennym telefonom do Putina to francuski wywiad ma Doskonałe informacje na temat stanu zdrowia i stanu psychicznego rosyjskiego dyktatora. Nie mówiąc, no, ale... o tym, nie mówiąc o tym, że duża część tych rozmów odbywała się za wiedzą i w porozumieniu z prezydentem Ukrainy. Tak, no e, tak, więc dlatego popieramy Macrona, ale e, on jest przynajmniej umiarkowanie antykremlowski. Natomiast mamy innych liderów oprócz Le Pen we Francji, którzy są lub do niedawna byli pro-prokremlowscy, a w każdym razie no jakby to powiedzieć rozumiejący Rosję, jak to się mówi dla odmiany w Niemczech. Mówi się o tych, którzy zawsze Rosję ze wszystkiego rozgrzeszają, że to są ludzie rozumiejący Rosję. Mamy teraz kandydata, który zajął trzecie miejsce z bardzo wysokim wynikiem lewicowego przywódcę Melenchona, o którym też się mówi, że jest prokremlowski albo przynajmniej do niedawna był. Przyznam się, że ja nie miałem czasu, żeby się bliżej mu przyjrzeć. Zajmowałem się głównie panią Le Pen, bo ona była głównym niebezpieczeństwem, więc muszę spytać, na ile te doniesienia o sympatii Melenchona wobec putinowskiej Rosji są prawdziwe? Ja myślę, że Mélenchon jest bardziej, um, bardziej antyamerykański i bardziej, powiedziałabym, antyneoliberalny ze swoją fiksacją na temat wszystkich możliwych problemów, jakie francuskiemu modelowi społecznemu przynosi niekontrolowana globalizacja, niż jest prokremlowski. Ja bym to chyba widziała w tych kategoriach, natomiast nie ulega wątpliwości, że na początku wojny, już po inwazji Rosji na Ukrainę no, Zarówno Mélenchon, jak i Le Pen no, mówili trochę podobnie, to znaczy, a nawet mocno podobnie, to znaczy, że podtrzymywali stanowisko, że Francja powinna wystąpić ze zintegrowanych struktur dowodzenia NATO, twierdzili, że Francja nie powinna dostarczać broni na Ukrainę i to się zmieniło. Zmieniło się to pod presją opinii publicznej. Przekaz, który jeszcze pod koniec marca wyszedł dość jednoznacznie zarówno ze strony Le Pen, jak i Mélenchona, był taki, że no to NATO to jest ogólnie problem. Natomiast, tak długo jak trwa wojna, to oczywiście absolutnie nie będziemy występować nie tylko z NATO, ale i z, ale i z tego systemu zintegrowanego dowództwa. To po pierwsze. Po drugie, zarówno Mélenchon, jak i Le Pen jednak przekonali się, a to zwłaszcza było widać w wypowiedzi Le Pen, zresztą podczas tej środowej debaty również, że jednak broń Ukrainie dostarczać należy. Tak? Uchodźców z Ukrainy, znowu mówię o Le Pen w tym wypadku, przyjmować jak najbardziej należy. Właściwie Le Pen w samej debacie w ogóle powiedziała, że polityka prezydenta Macrona wobec Rosji jest fantastyczna. Ona ma tylko problem z embargiem na, na surowce energetyczne. No to wynika z tego, że ci biedni Francuzi będą cierpieć na skutek, na skutek wyższych cen. Jak surowców, to i wszystkich wyższych cen, inflacja i tak dalej. Więc a wracając, wracając do Melanchona. Ja myślę, że tutaj jakby kluczowym elementem jest, jest to poczucie uzależnienia Francji od tych strasznie złowrogich, neoliberalnych sił i sojuszu wojskowego NATO, gdzie Francja skrzydeł nie może, nie może rozwinąć, a powinna. No i to oczywiście tłamsi, tłamsi rozwój społeczny, tłamsi możliwość stworzenia. Hojnych usług publicznych we Francji, bo przecież i system emerytalny kuleje, i ochrona zdrowia kuleje, a tak w ogóle to powinniśmy odejść od atomu i, i przejść wyłącznie na odnawialne źródła energii, to już Mélenchon, Le od atomu odchodzić nie chce. W związku z tym no, to jest. Wydaje mi się troszkę, troszkę bardziej bardziej skomplikowana gra, która jednak przede wszystkim wydaje mi się, w przypadku Melanchona ma oparcie w, em, w polityce wewnętrznej, która jest bardzo, bardzo mocno ukierunkowana właśnie na ten bardzo, bardzo społeczny i, i, i taki radykalnie ekologiczny program z jednej strony, i raczej antyamerykanizm niż prorosyjskość z drugiej, aczkolwiek to oczywiście się w jakiś sposób wiąże, ale ja mówię o. Czy w konsekwencjach swoich, ale ja mówię o źródle motywacji. Ale to jest trochę niebezpieczne, bo łatwo jednak, e, szerząc takie nastroje, no, rozmiękczać czy osłabiać e, obecność Francji w NATO i, i, i świadomość tego, że Francja jest częścią e, częścią, częścią Zachodu, a na pewno Z częścią NATO. Tak. Z jednej strony tak, ale jeszcze może mocniej podkreślę to, co chciałam powiedzieć przed chwilą, a być może to nie wybrzmiało, to znaczy naprawdę nastąpiła ewolucja poglądów głoszonych w tej kampanii wyborczej przez Menauschona i Le Pen po inwazji Rosji na Ukrainę, a ta ewolucja nie wynika z tego, że oni w jakiś dramatyczny sposób zmienili e, swoją ocenę sytuacji, prawda? Tylko jest to reakcja na nastroje społeczne. No właśnie, to mnie martwi. E, w związku z tym strach przed utratą wyborców, ale co to oznacza? To oznacza, że francuscy wyborcy e, jak powiedzieli jasno, że stanowiska tak otwarcie prokremlowskiego, przepraszam, i antyamerykańskiego tolerować nie będą. W związku z tym ci kandydaci z bardziej radykalni z lewa i z prawa musieli, musieli jednak swój przekaz związany z polityką Francji wobec Rosji mocno stemperować i zbliżyć go tak naprawdę do. Przekazu obozu prezydenckiego, żeby nie stracić głosów. Dla mnie to jest pozytywna wiadomość. To jest dobra wiadomość, ale z drugiej strony, kiedy, kiedy Melenchon dojdzie do władzy, załóżmy, że dojdzie, nie wiem na ile to jest prawdopodobne, ale gdyby doszedł, to może wykorzystać narzędzia rządowe, żeby urabiać opinię publiczną, odciągając ją powoli. Od tej postawy, którą ona teraz przyjęła, postawy antykremlowskiej. Tym bardziej, że szok wywołany wojną w Ukrainie pewnie zacznie po jakimś czasie mijać. Nie wiem, co mu przeszkadza na to, ponieważ kraj chyba najbardziej lewicowy i ekologiczny w Europie, Norwegia, jest jednym z członków założycieli NATO i Norwek przewodzi na to i jakoś to nikomu nie, chyba, nie przeszkadza to Norwegii w byciu krajem niezwykle postępowym. Ale przechodząc do pytania, czy Mélenchon ma szansę wygrać i czy jeśli wygra, może zacząć urabiać opinię publiczną w kierunku, znowu w kierunku takim antynatowskim? Znowuż wydaje mi się, że kluczowe też w tej kampanii przed wyborami parlamentarnymi jednak będą, będą kwestie krajowe, czyli kwestie gospodarcze, kwestie społeczne, ochrona zdrowia, wiek emerytalny. Macron no, chciał podnieść wiek emerytalny, no, w, też mamy doświadczenia z podnoszeniem wieku emerytalnego, wiemy jak to wygląda. I celem Męszona z całą pewnością jest uzyskanie bardzo mocnego wyniku w wyborach parlamentarnych. Na tyle mocnego, żeby samodzielne rządy partii prezydenckiej stanęły pod znakiem zapytania i żeby partia prezydencka była zmuszona uwzględnić jakieś jego kluczowe postulaty. Natomiast będą, w takim wypadku będą to postulaty dotyczące polityki krajowej, polityki społeczno-gospodarczej, a nie polityki międzynarodowej. Absolutnie nie ma możliwości tutaj, żeby obóz prezydencki w tej kwestii uległ niezależnie od dobrego wyniku, dobrego wyniku Melanchona. Ja ogólnie jestem przekonana, że w tych wyborach parlamentarnych La République En March, czyli partia prezydencka, uzyska słabszy wynik niż w wyborach w 2017 roku. Natomiast nie będzie to wynik na tyle słaby żeby w grę wchodziła taka realna koabitacja, czyli to, co znamy z historii Francji, gdzie prezydent jest z jednego obozu politycznego, a większość parlamentarna jest z innego obozu. Ani system polityczny w obecnym, w obecnym kształcie, ani, ani wyniki wyborów prezydenckich nie wskazują tutaj na radykalną zmianę, mogą wskazywać na większe, na większe szanse, na większą liczbę mandatów, Zarówno Melenchone, jak i Le Pen. I w związku z tym no, pewne, pewne, powiedziałabym większe czy znaczniejsze próby presji wywieranej na większość prezydencką, ale w kontekście rosyjskim, prawdę mówiąc, nie widzę tutaj wielkiego pola do sukcesu. Melenchone oczywiście twierdzi, że będzie premierem i że wygra wybory parlamentarne, natomiast no, na tę chwilę myślę, że to jest scenariusz, który można włożyć między bajki. Rozumiem, bardzo dziękuję. To bardzo optymistycznie zabrzmiało. Potrzebujemy takich optymistycznych wiadomości i analiz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i będę jeszcze w przyszłości pozwalał sobie zapraszać panią, żebyśmy się dowiedzieli, jak się rozwija sytuacja nad Sekwaną. To ja dziękuję. Wybory parlamentarne w dwóch turach, bo to wybory większościowe 12 i 19 czerwca. Radzę obserwować. Będziemy obserwować. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy do kolejnych bohaterek naszego dzisiejszego wieczoru, ponieważ będziemy trochę rozmawiać o kobietach w polityce, jak również w sądownictwie aczkolwiek upolitycznionym będziemy mówić o Julii Przyłębskiej, która, jak wiadomo, Bezprawnie utajniła swoje oświadczenie majątkowe, a dokładnie rzecz biorąc, wystąpiła z bezprawnym wnioskiem do Sądu Najwyższego o utajnienie swojego oświadczenia majątkowego, a z. Pierwsza, prezes, e, pierwsza prezeska Sądu Najwyższego, pani Manowska, e, która swoją posadę też zawdzięcza PiS, podobnie jak Przyłębska, no poszła Przyłębskiej na rękę i utajniła jej oświadczenie majątkowe. Dlaczego Przyłębska utajniła swoje oświadczenie majątkowe? Wszystko wskazuje na to, że dlatego, że utajniła swoje oświadczenie majątkowe ze względu na to, że kupiła to, i teraz proszę naszego dzielnego realizatora Filipa o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj, a właściwie to nie jest skan, to jest zdjęcie. Powiększmy je tak. Proszę Państwa, to jest willa w miejscowości, małej miejscowości pod Warszawą o pięknej, choć chwilami trudnej do wymówienia nazwie, Jazgarzewszczyzna. Tam właśnie Julia Przyłębska mieszka. Takie mieszkanie sobie kupiła. I pojawia się oczywiście pytanie, za co je kupiła? Więc udało się mi dotrzeć do ksiąg wieczystych. Tej posiadłości, która składa się z dwóch działek. Na jednej działce jest ta właśnie willa z dużą przybudówką, na drugiej działce jest wypasiony, jak to się mówi, basen i dużo pięknej zieleni. Udało mi się dotrzeć do Ksiąg Wieczystych i poproszę w związku z tym o skan numer dwa. O skan fragmentu Księgi Wieczystej. Teraz prawdopodobnie Państwo nie widzą tego dokładnie, ale potem, kiedy ta transmisja stanie się filmem, będzie można sobie zatrzymać kadr i powiększyć. Tutaj e, czytamy, że e, Julia Przyłębska kupiła e, ten dom, tę te willę, tę posiadłość na kredyt, e, uzyskała kredyt. W banku PKO BP. kredyt wynosił 1 870 000 złotych. Prezesem banku PKOBP był wówczas Zbigniew Jagiełło, przyjaciel i sojusznik Mateusza Morawieckiego jeszcze z lat 80., potem w latach 90. razem zaczynali karierę biznesową w firmie Reverentia, która jest bardzo ciekawa i która jest opisana w książce Morawiecki i jego tajemnice. No ale to mała dygresja, to co nas interesuje w tej chwili najbardziej to to, że Jagiełło przyjaciel Morawieckiego pożyczył Przyłębskiej za pośrednictwem swego banku 1 870 000 zł, żeby mogła sobie taką piękną willę kupić, w której zamieszkała ze swoim mężem Andrzejem Przyłębskim zarejestrowanym przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik Wolfgang, aczkolwiek w 2017 roku IPN uznał, że tajny współpracownik Wolfgang, czyli Andrzej Przyłębski, nie współpracował ze służbą bezpieczeństwa, chociaż służba bezpieczeństwa go zarejestrowała. No dobrze, ale czy to jest powód, dla którego Julia Przyłębska utajniła swoje oświadczenie majątkowe? Dlaczego postanowiła ukryć przed nami swoją tajną willę? To, że przedstawiciele dobrej zmiany, tak zwanej dobrej zmiany, żyją w luksusie, no to nikogo nie dziwi, a wyznawcy dobrej zmiany ignorują to albo akceptują. Raczej tego się przyłęmska nie powinna wstydzić czy wstydzi się tego kredytu od jagieły? No, pisowców charakteryzuje totalny bezwstyd więc jeśli chodzi o pieniądze więc tego się raczej też chyba nie wstydzi. No może się tego wstydzi, ale to nie da się tak jednoznacznie powiedzieć. O to jest powód, dla którego Prusłęska utajniła swoje oświadczenie majątkowe. To nie jest oczywiste wcale w naszych warunkach niestety, bo żyjemy już w takiej właśnie sytuacji powszechnego bezwstydu władzy. Niektórzy przypuszczają, że przyłębska wstydzi się tego, że korzysta z mieszkania służbowego w alei Szucha naprzeciwko Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w pięknym miejscu obok nuncjatury apostolskiej, co zapewne przyłębską bardzo cieszy jako katoliczkę. I być może niektórzy myślą, przyłębska wstydzi się tego, że korzysta z tego mieszkania służbowego, chociaż ma już dom pod Warszawą. No, ale z punktu widzenia prawa, przyłębska nie, miałaby, nie mogłaby mieć mieszkania służbowego w Warszawie tylko wtedy, gdyby ten dom był w Warszawie, a on jest pod Warszawą. Można rzeczywiście szybko dojechać z Jazda do centrum Warszawy, ale wtedy, gdy nie ma korków, a korki są często. I można by wyborcom PiS zaserwować opowieść o tym, jak to udręczona pani prezes przebija się 4 godziny rano i 4 godziny wieczorem przez dyszące spalinami korki samochodowe do swojego domku, i że w związku z tym musi czasem przenocować w Warszawie i potrzebuje tego mieszkania służbowego. To by się wszystko dało obronić, przynajmniej z punktu widzenia pisowskiego wyborcy. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się tej sprawie głębiej i przeczytałem sobie dokładnie te księgi wieczyste. Poproszę o następny skan. To jest kolejny fragment księgi wieczystej. <laughs> Czytamy tutaj, że umowa sprzedaży willi, czyli zakupienia willi przez przyłębską, razem z tą hipoteką, czyli z tym kredytem od Zbigniewa Jagieły, przyjaciela Morawieckiego. Została zarejestrowana przez notariusza Michała Wieczorka w Poznaniu. No, Rzewszczyzna jest pod Warszawą, 300 km dalej. To ciekawe, że przyłębska nie chciała podpisać umowy u jakiegoś warszawskiego notariusza. Poznań to jest miejsce, w którym przyłębska studiowała, a potem była sędzią. To jest też miejsce, w którym jej mąż Andrzej Przyłębski, współwłaściciel willi, studiował, zgłębiał filozofię. Został zarejestrowany jako tajny współpracownik komunistycznej służby bezpieczeństwa, właśnie w trakcie zgłębiania filozofii. Więc być może ten notariusz to człowiek zaufany. Udało mi się do niego dotrzeć. Poproszę o następny skan. Poproszę o następny skan. Udało mi się do niego dotrzeć, zadzwonić. Potem wymienialiśmy maile. Odniosłem wrażenie, że to jest człowiek bardzo kulturalny. Przeczytałem sobie w internecie, że pomaga Ukraińcom. Jeździ do Lwowa z paczkami dla Ukraińców. Oferuje Ukraińcom usługi notarialne za darmo. Zobaczyłem też, że założył fundację wspierania sądownictwa arbitrażowego. To jest taki pomysł dość kontrowersyjny, żeby wszędzie, gdzie się da zastępować sądy, takimi bardziej dobrowolnymi arbitrażami. Wymieniłem maile z panem Wieczorkiem też na ten temat, i on mi zaczął tłumaczyć, że swoją wizję sądownictwa według niego społeczeństwo nie powinno mieć w ogóle wpływu na sądy nastroje społeczne opinie społeczne bo społeczeństwo jak mówił pan Wieczorek w swoich mailach jest emocjonalne a sędziowie powinni być odseparowani od tego i powinni kierować się wyłącznie chłodnym rozumieniem prawa i nie słuchać tego, co, do czego nawołują obywatele. I to jest jakby kompletnie na antypodach, to jest kompletne przeciwieństwo propagandy, którą, serwują, którą serwuje nam PiS i którą serwuje nam Julia Przyłębska, która na przykład w Gościu Niedzielnym, czasopiśmie katolickim, występowała jako ta, która zwraca Trybunał Konstytucyjny obywatelom, walcząc właśnie z odseparowaną od społeczeństwa kastą sędziów. To jest bardzo dziwne, pomyślałem sobie, że pan wieczorek takie rzeczy, w takie rzeczy wierzy, a w każdym razie takie rzeczy głosi, a równocześnie bierze pieniądze od Julii Przyłębskiej i najwyraźniej cieszy się jej zaufaniem. On jest prawnikiem i, jak się zdaje, prawnikiem mającym no, ideę zupełnie inną niż Julia Przyłębska, a każdy świadomy prawnik, no dla każdego świadomego prawnika Julia Przyłębska powinna być kimś, na kogo nawet, no przepraszam za wyrażenie, ale splunąć nie warto. No, to jest ktoś, kto zdradził sądownictwo. To jest ktoś, kto zdradził sprawiedliwość i praworządność. Zapytałem między innymi pana Wieczorka, czy znał czy zna Julię Przyłębską nie chciał odpowiedzieć, czy ją obsługuje też nie chciał odpowiedzieć, no ale to zrozumiałe, tutaj tajemnica notarialna go obowiązuje, no ale nie chciał nawet odpowiedzieć na pytanie o to, czy zna Julię Przyłębską towarzysko. Przyznał się natomiast do znajomości z ojcem Julii Przyłębskiej i to jest właśnie ten skan, który widzimy, to jest fragment maila, który wysłał do mnie pan Wieczorek jako do dziennikarza, dlatego, e, dlatego pokazuję, no bo to nie, nie była nasza korespondencja prywatna. E, I on tutaj napisał, e, e, udzielić mogę jedynie odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości z panem Wolfgangiem Żmudzińskim, bo ojciec Julii Przyłębskiej nazywał się Wolfgang Żmudziński. I to bardzo ciekawe zresztą, że e, zięć przybrał sobie imię teścia jako pseudonim. Albo że służba bezpieczeństwa nadała Zięciowi imię teścia jako pseudonim, tak jak, gdyby chciała, tak jak gdyby chciała przy okazji tego teścia w coś wrobić, albo jak gdyby tutaj chciała wykonać jakąś jeszcze inną dziwną operację maskującą. W każdym razie pan Wieczorek napisał mi tak. Udzielić mogę jedynie odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości z, z panem Wolfgangiem Żmudzińskim, albowiem jest to bardzo zasłużony emerytowany notariusz, który wykonywał obowiązki w Izbie Notarialnej w Poznaniu. Zna znajomość z panem Żmudzińskim bardzo sobie cenię, albowiem darzę go ogromnym szacunkiem za jego zasługi dla odrodzonego notariatu, jak też za życzliwość, z jaką odnosił się zawsze do młodszych rejentów, kulturę osobistą i profesjonalizm. Zatem wygląda na to, że pan Wieczorek jest po prostu przyjacielem rodziny Julii Przyłębskiej. Co do Wolfganga Żmudzińskiego, tutaj pojawiła się hipoteza, że być może e, werbując e, te zięcia e, Służba Bezpieczeństwa chciała w coś wrobić teścia, ale to jest jednak hipoteza mało... E, Prawdopodobna, ponieważ tak wychwalany przez notariusza Julii Przyłębskiej jej ojciec Wolfgang Grzmudziński był wieloletnim członkiem komunistycznej partii rządzącej, partii PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był nawet typowany jako możliwy kandydat do fasadowego Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli komunistycznej Polski. I... E, mm, Tutaj można się więc zastanowić nad tym, co to właściwie była za rodzina i jakie tam były w tej rodzinie układy. To na pewno jest temat wart zgłębiania. No, ale dzisiaj, dzisiaj nie mamy na to czasu. Być może to jest coś, na co należałoby poświęcić audycję. W każdym razie zaintrygował mnie notariusz Wieczorek, który tutaj jakby ma dwa oblicza: jedno bardzo sympatyczne, demokratyczne no na pewno sympatyczniejsze niż to drugie, oblicze notariusza Julii Przyłębskiej i sobie popatrzyłem, popatrzyłem sobie w internetowym monitorze sądowym i gospodarczym, czy oprócz Julii Przyłębskiej notariusz Wieczorek miał jeszcze tak jakiegoś jednego stałego, podobnie zaufanego klienta i okazało się, że miał. Poproszę tutaj o skan numer 5. To będzie skan z internetowego monitora sądowego i gospodarczego. O niestety wgrał się nam tylko fragment tego skanu, ale i tak widać to co widać. Widać, że na górze jest napisane Świtalski i Synowie. A na dole jest napisane notariusz Michał Wieczorek. Firma Świtalski i Synowie, która później się nazwała Czerwona Torebka co, co też widać na, tej, na tym skanie, który mamy przed oczami to spółka należąca do bardzo kontrowersyjnego przedsiębiorcy Mariusza Świtalskiego. I tego Mariusza Świtalskiego Notariusz Julii Psułemskiej Michał Wieczorek obsługiwał co najmniej przez 10 lat, od 2008 do 2018. Tutaj pokazujemy mały kawałek jednego, jednego wpisu, ale tych wpisów, w których pan Wieczorek obsługiwał pana Świtalskiego i jego firmy, jest znacznie więcej. Między latami 2008-2018 to była regularna obsługa. A dlaczego nas to interesuje? Bo pan Świtalski, tak jak powiedziałem, to e, przedsiębiorca bardzo e, niezwykły. Poproszę o kolejny skan. Skan numer 6. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej. Czytamy tutaj: Poznański biznesmen Mariusz Świtalski twierdzi, że nie znał zaginionego dziennikarza Jarosława Zientary. Zaprzecza temu relacja Zdzisława K., ujawniona w programie Superwizjer. I tutaj widzimy zdjęcie Jarosława Ziętary. To był dziennikarz, który na początku lat 90. próbował zgłębić biznesy pana Świtalskiego i zaginął bez wieści. Świadek, o którym mowa, oskarża Świtalskiego o, o to, że brał udział, że zlecił zamordowanie, porwanie i zamordowanie dziennikarza Jarosława Ziętary. Świtalski to człowiek działający rzeczywiście z wielkim rozmachem i łamiący różne bariery, i przekraczający różne granice. To założyciel słynnej sieci Żabka sieci, która wyzyskuje swoich franczyzobiorców w sposób bezwzględny. To założyciel dyskontów Biedronka, w których pracowników z kolei wyzyskiwano. E, Świtalski wcześniej jeszcze założył w, lat, w latach 80. firmę Elektromis która stała się gigantycznym holdingiem. Założył ją, jeszcze, założył ją jeszcze za czasów komunizmu. Krótko po tym, jak wyszedł z więzienia, ponieważ pan Świtalski na początku swojej kariery, na początku lat 80., został skazany za e, włamania. Mimo to, wyszedł, gdy wyszedł z więzienia, stał się nagle bardzo. E, prężnym i odnoszącym sukcesy przedsiębiorcom, mimo że komunizm nie był czasem dobrym, łaskawym dla przedsiębiorców. Zdzisław K., który oskarża Świtalskiego o udział w zamordowaniu dziennikarza Jarosława Ziętary, twierdzi również, że Świtalski w czasach PRL-u działał pod ochroną milicji obywatelskiej, czyli komunistycznego odpowiednika dzisiejszej policji. W związku z tym postanowiliśmy się przyjrzeć, postanowiłem się przyjrzeć współpracownikom pana Świtalskiego przy tej okazji. Zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego i do Instytutu Pamięci Narodowej i to jest kolejny dowód na to, że warto porównywać dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie są informacje o firmach z tym, co znajdujemy w Instytucie Pamięci Narodowej, czyli z aktami Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Poproszę o skan numer 7. No, e... przepraszam, pojawił się zupełnie nie ten skan, który miał się pojawić. Skan numer 7 poproszę. Może się uda. O, udało się. Bardzo dziękuję naszemu realizatorowi Filipowi, który dzielnie walczy z trudnościami technicznymi. To, co widzimy, to jest taki, jakby to powiedzieć, kolaż to, co widzimy, czyli montaż dwóch skanów. Ten, to, co widzimy na górze, jest z krajowego rejestru sądowego, to, co widzimy na dole jest z Instytutu Pamięci Narodowej. Widzimy tutaj, że w firmie Żabka Polska członkiem zarządu i rady nadzorczej firmy Żabka Polska był Krystian Czarnota razem z Mariuszem Świtalskim, który zasiadał w radzie nadzorczej. A na dole widzimy skan z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie czytamy, że Krystian Czarnota. Składał egzamin na oficera komunistycznej milicji obywatelskiej. Pan Czarnota zresztą nie tylko w tej jednej spółce, był z Mariuszem Świtalskim, był z nim w wielu spółkach. Poproszę o skan numer 8. I tutaj znowu mamy według tego samego wzorca na górze skan z Krajowego Rejestru Sądowego, a dokładnie z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, a na dole skan z Archiwum Cyfrowego Instytutu Pamięci Narodowej. No i na górze widzimy, że w spółce Świtalski i Synowie, o której ta tena już dzisiaj słyszeliśmy w związku z działalnością notariusza Julii Przyłębskiej, Michała Wieczorka, w firmie Świtalski i Synowie działał Jerzy Majchrzak. Kim był Jerzy Majchszak? Tego dowiadujemy się z dolnej części skanu, czy też z dolnej części tego montażu dwóch skanów. To, co na dole pochodzi z Instytutu Pamięci Narodowej, i tam czytamy, że Jerzy Majchszak uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Franciszka Juźwiaka Witolda. To była szkoła oficerska, Milicji Obywatelskiej, komunist czyli komunistycznej policji. Poproszę o kolejny skan, skan numer 9. Tu jest odwrotnie. Na górze IPN, a na dole Krajowy Rejestr Sądowy. Na górze czytamy, że był sobie taki Zbigniew Mikusek, który był konfidentem, tajnym współpracownikiem Wojskowej Służby Wewnętrznej. Nosił pseudonim Roman. Wojskowa Służba Wewnętrzna to był wojskowy odpowiednik komunistycznej służby bezpieczeństwa, taka żandarmeria polityczna i kryminalna komunistycznej armii PRL, ale także wewnętrzna policja polityczna tej armii i, i kontrwywiad komunistyczny. I, i na dole widzimy, że pan Mikusek, jako członek rady nadzorczej spółki o pięknej nazwie Kuchnia Polska Dom Inwestycyjny, zasiadał w tej radzie nadzorczej razem z Mariuszem Świtalskim. Tym samym, którego przez co najmniej 10 lat regularnie obsługiwał notariusz Julii Przyłębskiej Michał Wieczorek. Poproszę teraz o skan numer 10 już ostatni z tej serii e, skanów w ten sposób składanych tym razem mamy krajowy rejestr sądowy po lewej a e, po prawej e, mamy Instytut Pamięci Narodowej znowu mamy firmę o pięknej nazwie Kuchnia Polska Dom Inwestycyjny i widzimy że w tej firmie razem z Krystianem Czarnotą który powinien się nam wyświetlać na samym dole skanu. Tak, jest Krystian Czarnota, wierny towarzysz Mariusza Świtalskiego. Razem z Krystianem Czarnotą w tej samej spółce, w której był też Mariusz Świtalski, w Radzie Nadzorczej zasiadał Maciej Winiecki, wieloletni funkcjonariusz, już nawet nie konfident, tylko funkcjonariusz Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Akta personalne pana Winieckiego w ipn liczą sobie trzy tomy, a nawet więcej, bo jest jeszcze coś w rodzaju czwartego tomu, takie uzupełnienie. E, I e, proszę Państwa, co nam to, co nam to mówi? No, mówi nam to, że zaufany notariusz Julii Przyłębskiej był także zaufanym notariuszem Mariusza Świtalskiego, byłego przestępcy, potem rekina biznesu, Powiązanego z ludźmi byłych służb PRL. Oczywiście notariusze e, e, w, mają, ma, miewają różnych klientów, ale zazwyczaj biznesmen e, woli mieć zaufanego notariusza bez wątpienia taki biznesmen jak Mariusz Świtalski woli mieć zaufanego notariusza, no i Julia Przyłębska też woli mieć zaufanego notariusza, skoro nie poszła z, ze swoją tajną sprawą, tajnej willi, ze sprawą wymagającą największego zaufania do jakiegoś warszawskiego notariusza przypadkowego, tylko załatwiła tę sprawę u notariusza poznańskiego, który znał, znał jej ojca. Dodam jeszcze, że dzisiaj rano Wysłałem do Julii Przyłębskiej całą serię pytań, bardzo dużo pytań, i ona odpowiedziała mi szybko to, co mnie zdziwiło, ale uznała najwyraźniej, że musi odpowiedzieć tylko na dwa pytania. Uznała, że musi odciąć się od wszelkich przypuszczeń, jakoby zaniżyła powierzchnię swojej willi w oświadczeniu majątkowym, jakoby to był prawdziwy powód utajnienia. Temu zaprzeczyła, uznała, że musi temu zaprzeczyć i uznała, że musi zaprzeczyć wszelkim swoim związkom z Mariuszem Świtalskim, bo to ją też zapytałem. Byłem ciekaw, czy wspólny notariusz i wspólny znajomy Jakoś ich nie zaznajomił, albo czy nie należą do jakiegoś szerszego kręgu wspólnych, wspólnych znajomych. Uznała, że, że musi jak najszybciej się od tego odciąć. No Zaskoczyło mnie to, że wybrała sobie tylko te dwa pytania i zrobiła to z takim dużym pośpiechem, aczkolwiek znając karierę pana Świtalskiego. Można, e, można uznać, że wynikło to po prostu e, z przyczyn zupełnie, zupełnie zrozumiałych. Możemy tak założyć. E, możemy tak założyć pod warunkiem, że zakładamy, że e, Julia Przemska mówi prawdę, a tego niestety no, nie możemy założyć. Może mówić prawdę, ale nie jest to ktoś, komu można zaufać. Więc e, tę sprawę będę również e, dalej, e, dalej badał. E, w Podobnie jak całą tę historię z, z, z utajnieniem majątku, z kredytem od Zbigniewa Jagieły. Jak mówiłem wcześniej, Zbigniew Jagiełło to też jest człowiek o ciekawych powiązaniach, opisanych w książce Morawieckiej jego tajemnice. I e, e, ja na pewno nie chciałbym, żeby jakikolwiek sędzia w Polsce miał jakikolwiek dług wdzięczności wobec ludzi takich jak pan, jak pan Jagieł. Zanim przejdziemy do przerwy, no bo przerwę trzeba będzie zrobić, to poruszymy jeszcze jeden ważny temat, który zapowiedzieliśmy, który, zapowiada, który zapowiedziałem, że, że będziemy który został zapowiedziany jako jeden z dzisiejszych tematów, jako jeden z tematów dzisiejszej transmisji. Temat być może Ważniejszy nawet niż zależności i, i, i uwikłania Julii Przyłębskiej, aczkolwiek Julia Przyłębska jest bardzo ważną bronią w rękach wrogów naszego kraju, no bo niszcząc sądownictwo kraju, niszczy się ten kraj, niszczy się jego społeczeństwo. No ale są też, jest też broń rozumiana w sposób najbardziej dosłowny, taka jak ta, którą sprowadzamy teraz do Polski. Ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Wojna, którą wspólny wróg Polski i Ukrainy wypowiedział Ukrainie. Proszę Państwa, w wirtualnej Polsce, i wiem, że nie jest to medium, które specjalnie lubimy, bo pamiętamy, jakie tam różne dziwne rzeczy się działy: publikowali tam nieistniejący dziennikarze, artykuły pochlebne dla rządu. Ale e, niezależnie od tej naszej rezerwy wobec Wirtualnej Polski musimy odnotowywać, że pojawiają się tam też bardzo dobre czasami artykuły a na pewno godne uwagi. Jest taki odważny dziennikarz nazywa się Łukasz Maziewski i on opublikował bardzo ciekawy artykuł w Wirtualnej Polsce, poproszę o e, skan numer 11 to już chyba będzie, tak? Gdynia w pazurach Smoka. Chińskie oczy i uszy w porcie pod szczególnym nadzorem. W artykule tym czytamy, co następuje: Chińczycy z Hutchinson Ports i filipińsko-amerykańskie ICTSI, te dwie firmy, stanęły do przetargu na operatora bałtyckiego terminalu kontenerowego. Wygrana Chińczyków niesie za sobą potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Nasze służby kontrwywiadowcze imon milczą. Wszystko w chwili, gdy rośnie napięcie na linii NATO Chiny. O tym napięciu dalej pisze w swoim artykule Łukasz Maziewski. Pisze o tym, że kierownictwo NATO przestrzega nas przed Chinami. No, Chiny są w tej chwili wrogiem numer jeden Ameryki. Chiny e, chcą zagarnąć e, demokratyczny Tajwan. Tajwan, który jest dla nich bardzo ważny, nie tylko dlatego, że Tajwan jest e, forpocztą Zachodu na Dalekim Wschodzie, jest związany z Ameryką. To jest miejsce, gdzie Amerykańska armia może się czuć bezpiecznie, ale także dlatego, że Chińczycy chcą zniszczyć samą ideę demokracji, a w każdym razie chcą wmówić Chińczykom, że chińskość i demokracja to rzeczy niemożliwe. A tymczasem na Tajwanie Chińczycy uprawiają demokrację i to nawet czasami z pewnymi sukcesami, więc to jest nieprawda, że chińska cywilizacja, chiński naród, chińska kultura, chińska, chińskość. Że to wszystko nie może się z demokracją ożenić. Chińczycy są też wielkim zagrożeniem dla NATO, dlatego że wspierają Putina. Oni czasem w swojej dyplomacji takie dwuznaczne lub nie do końca wyraźne komunikaty wydają, z których można wywnioskować, że oni nie do końca Putina wspierają, że jednak mają troszeczkę zrozumienia dla sytuacji Ukrainy. Ale kiedy się rozmawia z sinologami, którzy obserwują chińskie media, to oni mówią, że chińska propaganda skierowana do wewnątrz, do Chińczyków, jest jednoznacznie prorosyjska. Te jakby oznaki delikatne, chwilowe jakiegoś tam chińskiego zrozumienia dla Ukrainy, to jest mydlenie oczu. I my tutaj przed takim mydleniem oczu musimy się, musimy się, bardzo, musimy się bardzo bronić. Absolutnie nie powinniśmy pozwolić na to, żeby sojusznik Putina i wróg Zachodu miał pod nadzorem i właściwie we władzy czy w zarządzie. Cały kontenerowy port w Gdyni. No bo tak się składa, jak pisze Łukasz Maziewski w swoim artykule, że w Gdyni są dwa porty. Port Gdyński jest właściwie taką długą zatoką, jak to port, wrzynającą się w głąb lądu. I po jednej stronie jest Gdyński port kontenerowy, gdzie już są Chińczycy, a po drugiej stronie jest Bałtycki port kontenerowy, który teraz Chińczycy chcą przejąć w ramach. Przetarku. I dlaczego to jest niebezpieczne? Bo przez ten port przechodzą transporty broni, które docierają do Polski. Broni, którą sprowadzamy, ponieważ Putin napadł na Ukrainę i zbliża się do naszej wschodniej granicy. W północnej części wschodniej granicy to właściwie już na tej granicy stoi niemalże, skoro wojska rosyjskie praktycznie zajęły Białoruś. I my jesteśmy w stanie rosnącego zagrożenia wojskowego, musimy tę broń sprowadzać. I teraz, czy my się mamy zgodzić na to, żeby sojusznicy Putina i nasi wrogowie siedzieli sobie w tym porcie i widzieli wszystko, co tam się dzieje? Takie mniej więcej pytanie zadaje Łukasz Maziewski. To jest, może się nam zdawać, szokujące, że w ogóle władze dopuściły Chińczyków do tego przetargu. Ale nie ma tu się czemu dziwić. Wspomnijmy wielką przyjaźń Dudy z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, którego Duda odwiedził zaraz po wygranych wyborach parlamentarnych przez PiS. Pojechał do Chin niemal na tydzień. W następnym roku chiński dyktator przyjechał do niego do Polski. Przyjechał do Dudy razem z małżonką. Pamiętamy, jak premier Morawiecki, stojąc na lotnisku, zachwalał nam wadliwe chińskie maseczki. Przywiezione, jak to mówił, dzięki dobrym stosunkom Dudy z, z Xi Jinpingiem, czyli z chińskim dyktatorem, niemal tak samo zbrodniczym jak Putin. I musimy też pamiętać o tym, co się wydarzyło niedawno, czyli o tym, że na początku lutego Andrzej Duda złamał polityczny bojkot. E, zainicjowany przez Amerykanów, bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich w Chinach i jako jedyna licząca się głowa państwa tam e, poleciał. No tutaj pewnie niektórzy się uśmiechną, że nazwałem Dudę liczącą się głową państwa, ale poza nim z zachodu to tam byli tylko przedstawiciele jakichś malutkich księstewek, e, głowy jakichś malutkich księstewek. E, to, był, to było splunięcie w twarz Amerykanom i to był kolejny chiński hołd e, Dudy. Tym bardziej niepokojący, że tak jak mówiłem już tutaj w tej audycji, kancelaria prezydenta nie zaprzecza, że Duda obok spotkania ze swoim przyjacielem, dyktatorem Xi Jinpingiem, spotkał się również z Władimirem Putinem. E, dlatego to, że Chińczycy teraz stają do przetargu, o drugą część portów w Gdyni, to nie jest jakiś przypadek. To jest prochińska, antyzachodnia i również prorosyjska polityka PiS, którą PiS uprawia mimo swojej e, antyrosyjskiej retoryki, którą e, teraz e, po kilku latach znowu zaczął, e, zaczął stosować. I proszę Państwa. Prawdopodobnie usłyszymy wiele o tej chińskiej firmie e, Hutchinson Ports, która startuje do przetargu. Prawdopodobnie usłyszymy, że to jest e, mimo wszystko firma godna zaufania i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie się oczywiście na to nie nabiorą, bo dla Amerykanów dopuszczenie Chińczyków do tego przetargu to też jest splunięcie w twarz, ale my się możemy nabrać, bo my lubimy być niestety nabierani przez PiS. Przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę tej firmy. Poproszę o skan numer 12. To, jest, to nie jest skan z żadnych tajnych źródeł, to jest skan z Wikipedii. Każdy to może w ciągu jednej sekundy sprawdzić. Firma Hutchinson Ports należy do koncernu CK Hutchinson Holdings, czyli CK Hutchinson Holdings, jeśli czytać po polsku dwie pierwsze litery. I poproszę o skan numer 13. Sprawdźmy kto jest właścicielem tego koncernu, do kogo on należy, kto nim kieruje? I tutaj czytamy, że prezesem koncernu był Li Ka-shing, wielki potentat, miliarder z Hongkongu. Potem prezesem został jego syn Victor Lee, ale pan Li Ka-shing nadal jest starszym doradcą prezesa. O, o tym czytamy na dole tego skanu. No, i zapewne przy tym przetargu usłyszymy, że pan Li Ka-shing jest człowiekiem szacownym, jest rycerzem brytyjskiego imperium, ponieważ królowa nadała mu tytuł ser, nadała mu tytuł szlachecki, w związku z tym, że Hongkong był jeszcze jakiś czas tę brytyjską kolonią. Usłyszymy, że pan Li Ka-shing wspierał. Protestujących, protestujących demokratycznych manifestantów w Hongkongu, a w każdym razie nawoływał władzę do umiarkowania wobec tych demonstrantów. I że w związku z tym rozpętała się przeciwko panu Li ka kampania w chińskich reżimowych mediach, nazywano go królem karaluchów i No i to jest wszystko prawda, ale włos z głowy panu Li ka nie spadł. Jego imperium. Biznesowe nadal jest potężnym imperium. A po jakimś czasie pan Likasing nagle, w, i tu poproszę o skan numer 13, kolejny skan. Pan Likasing, tak jak czytamy tutaj we, frank, we fragmencie artykułu portalu e, e, Bloomberg, jeśli dobrze widzę, jak, tak jak czytamy, tak, tak jak czytamy w, we, fragment, we fragmencie artykułu, który tutaj pokazałem pan, li Kasing poparł e, e, drakońskie zaostrzenie prawa zastosowane przez chińskie, przez chińskie władze, mimo że cały Zachód nazwał to zaostrzenie prawa pogwałceniem autonomii Hongkongu. Także syn pana Li, obecny prezes Wiktor Li e, poparł te e, zmiany. Co nam to mówi? Mówi nam to, że pan Lika Shing najprawdopodobniej jest e, wykorzystywany, być może nie do końca zgodnie ze swoją wolą, ale tu raczej on nie ma wyboru. Jest wykorzystywany przez e, bezwzględną totalitarną władzę Chin do tego, żeby odgrywać takiego Oligarchę chińskiego, trochę bardziej zachodniego, wywodzącego się z Hongkongu, związanego częściowo z Wielką Brytanią, gdzie pan Li ka shing sponsoruje Uniwersytet w Oksfordzie. Bardzo podobną rolę na dworze Putina odgrywa oligarcha Michał Friedman, który teraz też się delikatnie dystansuje wobec wojny w Ukrainie. Niemniej Friedman pomagał Putinowi w jego najtajniejszych i najbardziej niebezpiecznych operacjach, włącznie z. Tą, którą było promowanie prokremlowskiego kandydata, potem prezydenta Donalda Trumpa, zaprowadzenie Trumpa do Białego Domu. I dlatego nie powinniśmy się w żaden sposób w tym przypadku łudzić. Przejęcie kolejnego portu w Gdyni, praktycznie. Przez, przez Chińczyków, przejęcie drugiej części Gdyńskiego portu przez Chińczyków, przejęcie bałtyckiego portu kontenerowego, który jest drugą częścią tego portu podzielonego jakby na dwa mniejsze porty, będzie oznaczać, że nasi wrogowie będą kontrolować port, poprzez który sprowadzamy broń do Polski. Broń, która jest nam w tej chwili bardzo potrzebna. Broń, o której Putin, przyjaciel Chińczyków, powinien wiedzieć, jak. Najmniej. Kochani, myślę, że potrzebujemy wszyscy przerwy teraz, żeby ochłonąć i przetrawić to, o czym słyszeliśmy. Poproszę naszego dzielnego realizatora Filipa o jakieś 5 minut muzyki, może 6, jeśli się da, może cztery, jeśli się nie da. 5 lub 6. I już za chwilę porozmawiamy o Dorocie Arciszewskiej Mielewczyk, byłej posłance i senatorce PiS, obecnie pisowskiej królowej oceanów, o jej niezwykłej historii biznesowej, o niezwykłych powiązaniach. Potem jeszcze wspomnimy o pewnej niezwykłej rosyjskiej firmie kurierskiej, która zagnieździła się w Polsce. O tym wszystkim za chwilę. Zostańcie z nami. Nie rozłączajcie się, wykorzystajcie tę przerwę muzyczną, żeby ochłonąć, przetrawić informacje i ewentualnie, jeśli macie siłę i czas, będę ogromnie wdzięczny, żeby udostępnić w swoich mediach społecznościowych link do tej transmisji. No i oczywiście nie zapominamy o lajkach. Słyszymy się już za chwilę, za parę minut. Teraz muzyka. Chodzi w nas złości przynosi do wody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, Po sobie widzę, że nie pomoże być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić Zawsze jest dobry czas, mówił tuże w twoją myśl jeden raz Panie, ja nie, panie, ja nie wiem czasami co zrobić, kiedy życie i nogi. Kiedyś Tycznie robić tego, co bez dusz nie każę, albo coś, Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są od początku i wszystkim, którzy się teraz przyłączyli. Przechodzimy do naszej bohaterki, którą jest wieloletnia posłanka, potem senatorka, potem znów posłanka PiS, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, obecnie królowa oceanów, szefowa polskich linii oceanicznych, oczywiście z ramienia PIS, Polskie Linie Oceaniczne, to spółka zajmująca się żeglugą. Komercyjną, no, istotna dla, dla gospodarki państwa. No i zapewne też istotna w karierze pani Doroty Arciszewskiej Mielewczyk, która, jak się przekonamy, bardzo lubi pieniądze, ale i zawsze była też polityczką. Prowadziła działalność polityczno-propagandową. Poproszę o skan numer 15. To jest właśnie nasza bohaterka. Założyła coś, co nazwała powiernictwo polskie, i to służyło temu, żeby odstraszać Polaków od naszego najbliższego zachodniego sojusznika, jakim są Niemcy. Organizacja ta przywoływała konflikty sprzed 70-80 lat, przywoływała II wojnę światową, przywoływała rzecz jasna potworne zbrodnie nazizmu, o których nie należy zapominać. No ale przede wszystkim nie należy zapominać o tym, że Niemcy dzisiaj są zupełnie innym narodem są chwilami aż zbyt mało. Chciałoby się powiedzieć bojowi w niektórych sytuacjach, ale są naszym sojusznikiem, nie są naszym wrogiem i wywlekanie takich konfliktów historycznych, szczególnie w obecnej sytuacji, ale także wówczas, kiedy pani Dorota to robiła, pani Dorota Arciszewska to robiła, to jest skans sprzed kilkunastu lat. Również wtedy to osłabiało pozycję Polski w Unii Europejskiej, nasze związki z Niemcami. I to też paradoksalnie przyczyniało się do tego, że Niemcy są dzisiaj nie, nie tak bojowi, jakbyśmy chcieli w stosunku do Rosji. Przez całe lata. Niemcy słyszeli, że Polacy ostrzegają ich przed Rosją, ale równocześnie słyszeli, że Polacy obrzucają Niemców zupełnie zmyślonymi zarzutami o tym, jakoby Niemcy chcieli Polskę na nowo zagarnąć, albo o tym, jakoby Niemcy nie wyzwolili się jeszcze od dziedzictwa nazizmu. No, każdy, kto pobył trochę w Niemczech, wie, że Niemcy wykonali gigantyczną pracę i życzyłbym wielu innym narodom, żeby taką pracę nad sobą wykonali, Więc kiedy, żeby nad sob taką pracę nad sobą wykonały. Więc kiedy Niemcy słyszeli te zarzuty, to przestawali traktować poważnie to, co mówią Polacy, także to, co Polacy mówili o Rosji. Niemcy mówili, ok, Polacy mówią złe rzeczy o Rosji, ale mówią również złe rzeczy o nas, rzeczy zupełnie niestworzone. E, dlatego e, również ta działalność pani Doroty Raciszewskiej sprzed e, lat, jeśli spojrzeć na nią w sposób bardziej perspektywiczny, też służyła e, interesom Rosji i na pewno była wbrew interesom e, Polski, bo w naszym interesie jest Współpraca z naszymi zachodnimi sojusznikami. Poproszę o skan numer 16. To jest skan serwisu Many.pl. Czytamy tutaj, że Dorota Arciszewska to najbardziej za zadłużona posłanka w Sejmie. Ma długi w ZUS, w zakładzie ubezpieczeń społecznych, w urzędzie skarbowym, w sieci parabanków SKOK i, i w bankach. O co chodziło z tymi e, e, zadłużeniami? Sprawdźmy. Poproszę o kolejny skan. To będzie dalszy ciąg tego artykułu. On jest bardzo ciekawy, ponieważ tutaj czytamy, że e, mąż Doroty Arciszewskiej, Krzysztof Mielewczyk, biznesmen, rzutki przedsiębiorca, we wrześniu 2013 roku zginął w katastrofie śmigłowca. I zostawił po sobie gigantyczne długi, chociaż dorobił się majątku na produkcji poduszek i z spieża, ale w pewnym momencie biznes stanął. Były te gigantyczne długi, ale posłanka w oświadczeniu majątkowym podała, że jej odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty ponad 300 tysięcy złotych. Poza tym wzięła też pożyczkę w wysokości 165 tysięcy złotych od cypryjskiej firmy FGT Investment Fund. W którym Arciszewska Mielewczyk ma 1% udziałów. Czyli troszkę w jakiejś tam mierze, może malutkiej, ale pożyczyła sama, sama sobie. I tutaj czytamy na końcu tego fragmentu, który zeskanowałem, czytamy, że media donosiły, że Krzysztof Mielewczyk tej właśnie cypryjskiej spółce przekazał udziały w firmie prowadzącej hotel na Kaszubach. Kiedy sprawdziłem to w Krajowym Rejestrze Sądowym, okazało się, że Cypryjska spółka weszła nie tylko do jednej firmy Mielewczyka, weszła do, do innych również firm Mielewczyka. Zobaczmy, jak to było dokładnie i co się stało z tymi starymi długami, których arciszewska Mielewczyk nie chciała spłacić po śmierci męża. No bo tak jak powiedziała, ona może spłacić tylko do wysokości 300 tysięcy złotych. Zastrzegła, tak stwierdziła w swoim oświadczeniu majątkowym. Poproszę o skan numer 18. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej Królowa Pierza i Puchu. I tutaj czytamy: majątek ziemski na kaszubach posłanki PiS Doroty Arciszewskiej Mielewczyk powędrował do spółki na Cyprze. Od razu powiem, że chodzi o tę samą spółkę FGT Investment Fund. I dalej czytamy: dlatego Skok Stewczyka nie zdołał ściągnąć przeterminowanego kredytu na. Na 5 milionów. Czyli e, pan e, Mielewczyk e, swoje długi razem z majątkiem przerzucił na Cypr i skok stewczyka nie zdołał ściągnąć 5 milionów, bo długie ręce skoku stewczyka na Cypr nie sięgają. No to jest ciekawe, bo e, kiedy przesłuchiwałem w sądzie cywilnym Marka Falente, który był świadkiem w, jednych, w jednej z moich spraw sądowych. Falenta powiedział, że ma ogromny, że działa pod o straszną presją Rosjan, że rosyjska firma KTK, która dała mu węgiel na kredyt, teraz to wykorzystuje ten kredyt jak pistolet przystawiony do jego głowy i że firma ta zdołała uzyskać w polskich sądach i przeniesienie długów cypryjskiej spółki Falenty na osobę pana Falenty i teraz Rosjanie zajęli Falencie dom. Mowa o tym samym Marku Falencie, który pomógł antyzachodniej partii PiS przejąć władzę jako jeden z uczestników słynnej afery taśmowej z 2014 roku. Ale wracając do sytuacji pani Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, to, to Rosjanie w polskim sądzie Rosjanie, którzy tu powinni być traktowani z największą nieufnością, Rosjanie są w stanie uzyskać coś takiego w polskim, no być może też w cypryjskim sądzie, że e, długi e, e, falenty są, cypryjskiej spółki falenty są przenoszone na osobę falenty, a Skok Stefczyka nie jest w stanie wymyśleć sposobu, żeby odzyskać te 5 milionów z Cypru. Od cypryjskiej spółki, w której pani Dorota ma 1% udziału i w której cieszy się życzliwością, skoro od tej spółki dostaje pożyczki. To jest bardzo ciekawe. Wiemy, że skoki są przychylne pisowcom, więc być może skok nie tyle nie może odzyskać tego długu, co, co po prostu. Nie chcę. Zobaczmy dokładnie, jak to było z tymi e, długami pani Doroty Arciszewskiej Mielewczyk. Poproszę o kolejny skan, skan numer e, 19. To dalszy ciąg tego artykułu z gazety wyborczej. E, e, Arciszewska Mielewczyk tutaj czytamy, twierdzi, że spłaca kredyt w skok. E, ale Gazeta potwierdza w dalszej części artykułu, że mielewczyk. Przeniósł majątek na Cypr i uniknął w ten sposób oddawania pieniędzy e, parabankowi e, SKOK. I, e, I SKOK otrzymał nawet zgodę sądową, żeby zająć e, spółkę celaria należącą do, do Mielewczyka, ale to zajęcie okazało się nieskuteczne, bo kiedy SKOK zajął spółkę celaria, okazało się, że nie może jej zająć, bo udziały w celarii są na Cyprze. W cypryjskiej spółce FGT Investment Fund, zawsze w tej samej. Kasa nie odpowiada na pytanie, czy zdołała, odzyskać, czy zdołała odzyskać pieniądze. W artykule czytamy również, że po śmierci Mielewczyka, właścicielem i reprezentantem tej właśnie cypryjskiej spółki została posłanka PiS, a biznesmen, tak jak zapowiadałem wcześniej, tak jak mówiłem wcześniej, biznesmen wytransferował do cypryjskiego FGT także. Udziały w innej spółce, która się nazywała Hotel 123.1. O, swoim, o swoich związkach z rajem podatkowym posłanka nie chce e, rozmawiać. E, zanim przejdziemy do tych zwią związków posłanki z rajem podatkowym, to e, musimy odnotować dość ciekawą okoliczność. E, Przeczytaliśmy wcześniej w jednym ze skanów, w jednym z fragmentów artykułów, że Mielewczyk zginął w 2013 roku. A kiedy on przeniósł te udziały na Cypr? Poproszę o skan numer 20 z internetowego monitora sądowego i gospodarczego. I tutaj na tym skanie widzimy, że ze spółki celaria, pan mielewczyk. Wychodzi w tym samym momencie, w którym wchodzi FGT Investment Fund, czyli to jest właśnie ta wymiana, że pan, e, pa, w ten właśnie sposób, pan Mielewczyk przenosi udziały spół, w swojej spółce, swoje udziały w spółce przenosi na spółkę cypryjską. I kiedy to się dzieje? Na samej górze skanu mamy datę, widzimy w adresie internetowym, w, tym, w tej listwie, która jest na samej górze, w adresie internetowym. Czytamy, że było to w 2012 roku. Czyli pan Lewczyk przenosi udziały w swoich spółkach na Cypr, a potem nagle ginie w katastrofie. Śmigłowca. To jest e, 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 intrygująca zbieżność, którą należy odnotować, ale nie należy też wyciągać pochopnych wniosków. Należy to sobie zapamiętać, ale nie należy wyciągać pochopnych wniosków, no bo wiemy, że. Katastrofy wyglądające z pozoru na nieprzypadkowe, czasem się okazują zupełnie przypadkowe. Wróćmy do posłanki, teraz już nie posłanki, prezeski, Doroty Arciszewskiej Mielewczyk. Oczywiście postanowiłem sprawdzić do końca, czy wszystko, co piszą, arty, co jest napisane w artykułach zacytowanych wcześniej jest prawdą. Przejrzałem krajowy rejestr sądowy. Poproszę o skan numer 21. I tutaj to jest skan z e, krajowego rejestru sądowego, a dokładnie serwisu Rejestr IO. Z serwisu Rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. No i tutaj widzimy, że w spółce, która się pięknie nazywała Polskie Pierze i Puch. E, Dorota Irwina Arciszewska Mielewczyk jest wspólnikiem, jest beneficjentem rzeczywistym, czyli ostatecznym właścicielem spółki, a jako y, wspólnik w Polsce występuje firma FGT Investment Fund. Z tego po prostu wynika, bo beneficjent rzeczywisty ty kryje się za wspólnikiem, można tak powiedzieć. Tam, gdzie obok wspólnika występuje beneficjent rzeczywisty, no to on jest tak naprawdę pośrednim właścicielem który się kryje za jakimś wspólnikiem. Wynika z tego, że za spółką cypryjską kryje się po prostu pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk. No dobrze, to zobaczmy, jak wygląda ta spółka pani Doroty na Cyprze. Poproszę o skan numer 22. To jest skan z serwisu Open Corporates, który prześwietla firmy na całym świecie. I tutaj czytamy, że spółka FGT Investment Fund Limited jest zarządzana przez spółkę Barbacan Limited i przez spółkę ECDDP Cyprus. No dobrze. A czym jest z kolei ta spółka Barbacan Limited, która się opiekuje spółką posłanki. Przepraszam, prezeski Arciszewskiej Mielewczyk. Poproszę o skan numer 23. Wnowu z serwisu Open Corporates. I tutaj czytamy, że spółka Barbakan Limited jest zarządzana przez spółkę SEDP Cyprus i przez Łukasza Rafała Mazura dyrektora. Kim jest pan Łukasz Mazur? Poproszę o skan numer 24. To jest właśnie pan Łukasz Mazur. To jest e, skan ze strony firmy SEDP wcześniej wspomnianej, a dokładnie ze strony grupy SEDP, czy też ICDP. E jeśli to czytać zupełnie z angielska, z grupy ICDP. E e, której filia na Cyprze opiekuje się firmą Doroty Arciszewskiej Mielewczyk? Więc pan Łukasz Mazur, to jest nie jakiś tam byle pośrednik, konsultant, młodszy menedżer. Nie, nie, to sam założyciel międzynarodowej grupy doradczej ICDP na Cyprze opiekuje się spółką. Pisowskiej działaczki i, 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 i bizneswoman Doroty Arciszewskiej Mielewczyk. No najwyraźniej pani Dorota Arciszewska jest dla pana Łukasza Mazura ważna. Dla niego i dla jego firmy, dla całej grupy jego firm. Czym jeszcze zajmuje się pan Łukasz Mazur i jego e, grupa ECDP? Poproszę o skan numer 25. To jest właściwie montaż dwóch skanów, kolaż taki. Po lewej stronie mamy ten, ten taki ciemniejszy pasek pionowy. To jest fragment strony tej samej firmy, tej samej grupy ICDP. Czytamy tutaj, że Łukasz Mazur jest założycielem. Odpowiada za Niemcy, Czechy, Słowację, Wielką Brytanię, Rumunię i Cypr. To brzmi imponująco, ale poniżej wymienione są... Poniżej, poniżej w postaci takich kółek z barwami narodowymi różnych państw wymienione są filie firmy i widzimy, że na drugim miejscu, zaraz po filii polskiej jest wymieniona filia białoruska. Ten czerwono, to czerwono-zielone kółeczko na dole właśnie, o, to są barwy reżimu Łukaszenki. A po prawej stronie mamy długą wypowiedź Pana, Łukasza Mazura dla serwisu many.pl. To jest wypowiedź z 2021 roku, kiedy już po tym, jak Łukaszenko zdusił demokratyczne protesty u siebie w sposób niezwykle brutalny, już po tym, jak zaczął pchać uchodźców na nasze granice, biednych, nieszczęśliwych uchodźców, po to, żeby Polskę Zdestabilizować i też skompromitować na całym świecie, i równocześnie także po to, żeby wesprzeć PiS, który z tych e, uchodźców zrobił sobie propagandowe polityczne złoto, głosząc, że broni Polskę przed islamskimi hordami, a, a nawet przed Łukaszenką, co jest oczywiście absurdalne, bo Łukaszenko jest sojusznikiem PiS i tak jak już tutaj mówiliśmy wiele razy, pisowcy Łukaszenkę odwiedzali i w e, reżimowych mediach w Białorusi. Zachwycali się nawet białoruską polityką imigracyjną, co robił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. No dobrze, i co pan Łukasz Mazur mówi o reżimie Łukaszenki w 2021 roku? Mówi tak: Białoruś jest wciąż bezpiecznym i stabilnym dla biznesu krajem. Nie ma tam problemu z wymuszeniem haraczy, próbami zastraszania biznesmenów, czy wszechwładną korupcją. System administracyjny jest scentralizowany i przewidywalny, zachwyca się Łukasz Mazur. Gwarancją stabilności dla polskich inwestorów jest Łukaszenka, który niepodzielnie rządzi tym krajem już od wielu dekad. I przypomina, że Białoruś jest dla wielu firm. Białoruś jest dla wielu firm również tych z Zachodu, furtką dostępu do potężnego rynku euroazjatyckiej unii gospodarczej. Euroazjatycka unia gospodarcza to przede wszystkim Rosja. I w następnym zdaniu już o tym czytamy bez żadnych ogródek. E, dzięki unii cel, celnej z Rosją, Białoruś jest przedsionkiem i pośrednikiem w biznesach z krajem objętym embargiem. Czyli e, Pan Mazur zachwyca się reżimem Łukaszenki i chwali w nim również to, że dzięki Łukaszence można handlować z Putinem. Można handlować z Putinem wbrew wszelkim sankcjom i innym ograniczeniom. I to mówi człowiek, który opiekuje się na Cyprze spółkami pisowskiej, prezeski polskich linii oceanicznych, wcześniej Działaczki, posłanki, senatorki PiS Doroty Arciszewskiej Mielewczyk. I e, tę niesłychaną wypowiedź zacytowało PiSowskie Polskie Radio. E, Poproszę o skan numer 26, i zrobiło to po białorusku, na stronie, którą Polskie Radio e, prowadzi dla Białorusinów. W swojej białoruskiej wersji dla Białorusinów, wersji, którą Białorusini czytają także. W Białorusi. I kiedy Białorusini coś takiego przeczytają na stronie polskiego radia, to e, mogą się po pierwsze załamać, a po drugie mogą. E, ale ma to też tę dobrą stronę, że mogą się wyleczyć ze złudzeń, jakoby rząd PiS był przeciwnikiem Łukaszenki i, i Putina. E, sprawdźmy jeszcze, co dokładnie robi pan Łukasz Mazur w Białorusi z kim tam współpracuje, e, o, o czym mowa, kiedy mowa o tym zespole białoruskim, o tej filii białoruskiej, którą firma pana Mazura, e, opiekuna firmy Arciszewskiej Mielewczyk zachwala na swojej stronie internetowej. Poproszę o skan numer 27. To jest skan z serwisu LinkedIn, gdzie dyrektor e, filii e, e, ICDP, czyli białoruska prawa ręka pana Mazura, w tym serwisie zachwala swoje doświadczenie zawodowe. Ten człowiek, który jest prawą ręką przedstawicielem pana Mazura w Białorusi, nazywa się Aleksandr Wajtowicz i chwali się, że jest dyrektorem ICDP Group, czyli filii firmy pana Mazura w Mińsku. Ale chwali się też, że wcześniej pracował dla firmy Adani, a jeszcze wcześniej dla firmy Mińsk Energo. No to zobaczmy, z kim tam w Białorusi pan Łukasz Mazur, opiekun Arciszewskiej Mielewczyk, współpracuje. Poproszę o skan numer 28. To jest fragment filmu, który znalazłem na YouTube. Ten człowiek w środku, ten w szarym garniturze. To właśnie, nie mylą się Państwo, to on, to tak zwany Baćka, czyli zbrodniczy dyktator Białorusi, Aleksander Łukaszenko. I on tutaj, jak można przeczytać w tej ostatniej linijce pisanej Cyrylicą na dole, on tutaj właśnie odwiedza firmę Adani. On tutaj właśnie odwiedza firmę Adani. Firmę Adani. Pamiętamy, że w firmie Adani wcześniej zdobywał doświadczenie pan Wajtowicz, który teraz jest prawą ręką, który teraz w Białorusi jest prawą ręką Łukasza Mazura, opiekuna firmy Arciszewskiej Mielewczyk. Poproszę o skan numer 29. To, co teraz widzimy, to fragment apelu wystosowanego przez organizację Business Human Rights Resource Center. Organizację walczącą o prawa e, ludzkie i pracownicze. I e, o czym czytamy w tym liście? Czytamy o firmie Mińsk Energo, w której pan Wajtowicz, prawa ręka pana Mazura, karierę swoją zaczynał. E, organizacja przestrzega niemiecki koncern Siemens przed współpracą z firmą Mińsk Energo i podaje, że nad e, tą współpracą czuwa niejaki Siergiej Szyszko, krewny niejakiego Dmitrija Baskowa, a Dmitrij Baskow to bliski przyjaciel Łukaszenki. Zatem już wiemy, z jakich kręgów wywodzą się białoruscy współpracownicy pana Mazura, opiekuna cypryjskiej firmy Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, posłanki i senatorki PiS, obecnie prezeski Polskich Linii Oceanicznych. Dodajmy do tego jeszcze, że pan Mazur zaczynał swoją karierę. Poproszę o skan numer 30. Zaczynał swoją karierę i budował podstawy firmy ICDP z niejakim Krzysztofem Włodzimierzem Komorniczakiem. Widzimy to właśnie na skanie z serwisu rejestry IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Czym się obecnie zajmuje pan Komorniczak? Poproszę o. E, kolejny, e, kolejny skan, skan numer 31. Czym w naszych czasach, w bliższych nam czasach, zajmuje się pan Komorniczak? Zobaczyłem w internecie, że pan Komorniczak oferuje e, e, pomoc dla tych, którzy chcieliby sobie zarejestrować firmę w Białorusi, dla tych, którzy muszą tam płacić podatki, e, e, dla tych, którzy muszą tam prowadzić księgowość i dla tych, którzy chcą tam. Zatrudniać pracowników i kadrę zarządzającą. E, proszę Państwa, to chyba mówi nam wszystko. To chyba mówi nam wszystko o e, charakterze biznesów i o braku skrupułów nie tylko biznesowych, ale też geopolitycznych pani Doroty Arciszewskiej Mielewczyk. Ale jak wiemy, PiS skrupułów geopolitycznych nie ma. Kopiuje pomysły Putina w Polsce i przyjmuje pomoc Putina od lat, tak jak ją przyjął Jarosław Kaczyński, kiedy zgodził się skorzystać z rosyjskich taśm falenty w 2014 roku, żeby obalić prozachodni rząd Platformy Obywatelskiej. Niemniej, e, bardzo ważne jest, żebyśmy analizowali, Powiązania wszystkich działaczy PiS, bo tylko dzięki temu dzięki temu, że schodzimy trochę niżej z poziomu Kaczyńskiego do poziomu Arciszewskiej Mielewczyk, możemy się przekonać, jak gęsta i rozległa jest ta sieć powiązań, i, i możemy wtedy przekonać, się, jak bardzo poważna jest sytuacja, z którą mierzymy się w Polsce. Kolejnym dowodem na to, że władze i służby PiS nie, nie walczą z wpływami rosyjskimi w Polsce, tylko wręcz przeciwnie. Jest sytuacja, o której teraz na koniec opowiem bardzo skrótowo, a właściwie nie opowiem, tylko coś zapowiem. Proszę Państwa, jest sobie w Rosji taka wielka firma kurierska, nazywa się SDEK. S-D-E-K. I ta firma, poproszę o skan numer 32. To jest fragment artykułu Gazety Komiersant zamieszczone, zamieszczonego w serwisie Kompromat.ru. Ta firma znana jest m.in. z tego, że wyciekają z niej bazy danych klientów. Tutaj czytamy, że wyciekła z tej firmy baza danych dotycząca 9 milionów klientów tej firmy kurierskiej ZDEK. Kto e, korzysta z tych wycieków? Czy tylko przestępcy pospolici? No chyba nie tylko. E, poproszę o skan numer 33. E, czytamy tutaj, że, e, 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 że e, FSB w, w rosyjskim mieście Wołogda przy pomocy policji... E, a właściwie nie przy pomocy policji. E, jakby to dokładnie powiedzieć? FSB, czyli kremlowskie służby, e, służby Kremla, ukochana służba specjalna Putina, FSB po prostu przysłało policjantów do firmy ZDEK, a firma ZDEK e, wydała im paczkę, którą przesyłali sobie rosyjscy opozycjoniści, zwolennicy Nawalnego. Paczka ta zawierała e, wezwanie do. E, e, Bojkotu fasadowych, putinowskich wyborów, pseudowyborów, jakie Putin organizuje, organizuje w Rosji. Co to znaczy? To znaczy, że firma ZDEK, to znaczy, że FSB po prostu uzyskuje materiały dotyczące przeciwników politycznych kremlowskiej władzy, uzyskuje te materiały od, od firmy ZDEK. Firma ZDEK zrobiła szybko ogromną. Ogromny sukces osiągnęła w Rosji, co, za, co w takim kraju zazwyczaj nie odbywa się bez wsparcia władz, a ten incydent z FSB wskazuje, że SDEK jest wskazuje, przez kogo SDEK może być wspierany. Przez FSB, przez ukochaną służbę specjalną Putina. I poproszę o ostatni skan, skan numer 34. To jest fragment artykułu gazety wyborczej. Czytamy tutaj, że rosyjska sieć kurierska działa w Białym Stoku, jej punkt w Białorusi pośredniczył w wysyłaniu łupów wojennych z Ukrainy. Czytamy, że w Białym Stoku przy ulicy Odstowej 24 działa placówka największej rosyjskiej sieci kurierskiej Sdek, czyli tej, o której właśnie mówiliśmy. Sieci ZDEK, która ma w Rosji, Białorusi i innych krajach na wschodzie dziesiątki tysięcy biur i paczkomatów. Z usług tej korporacji korzystali rosyjscy żołnierze, którzy z biur położonych tuż przy granicy Ukrainy z Rosją i Białorusią nadawali łupy pozyskane z rabowania dobytku Ukraińców, często po ich zamordowaniu. Dodam jeszcze, że ukraińskie media i władze wzywają, żeby firmę ZDEK i jej właścicieli traktować jak zbrodniarzy. Albo jak wspólników, jak, jak wspólników zbrodni. W związku właśnie z tym, o czym teraz przeczytaliśmy, o czym, usłys o czym usłyszeliśmy, o tym, że łupy pomordowanych Ukraińców żołnierze wysyłają sobie do, do Rosji za do domu, za pomocą firmy firmy ZDEC. No i tak się składa, że TVN zainteresował się tą. Firmą ZDEK i jej działalnością w Polsce. A dokładnie zainteresował się nią bardzo odważny dziennikarz Piotr Czaban, którego serdecznie pozdrawiam. I w najbliższych dniach TVN w programie Polska i Świat, czyli to będzie wieczorem, to, to, to jest program emitowany w godzinach wieczornych. TVN przedstawi. E Krótki, ale treściwy materiał na temat tej firmy i jej działalności w Polsce. No, i tak się składa, że co mnie trochę zaskoczyło, zostałem zaproszony do udziału w tym programie, do wystąpienia w tym materiale. No, zaskoczyło mnie to trochę, ale nie zaskoczyło do końca, ponieważ zaprosił mnie Piotr Czaban, który, no, który nie, ma, nie ma złudzeń, nie ma złudzeń co do tego, co się w Polsce dzieje. To człowiek, który kryzys uchodźczy na granicy białoruskiej w sposób bardzo ofiarny relacjonował, i, 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 i ma pod tym względem wielkie zasługi. Dlatego bardzo serdecznie, bardzo serdecznie Piotra pozdrawiam i zachęcam, żeby, żeby ten program. Jutro, pojutrze, w najbliższych dniach, najbliższych dniach obejrzeć. Kochani, to właściwie już byłoby wszystko na dzisiaj. Powiem jeszcze parę słów, ponieważ doszły mnie słuchy, że dochodzi w internecie do jakichś potyczek między niektórymi z nas a Marcinem Rejem. Marcin Rey, bloger, analityk, to człowiek, który się wielokrotnie ze mną nie zgadzał, który mnie wielokrotnie krytykował, czasem także ostro. I ja rozumiem, że to może niektórych z nas denerwować. Zachęcam do dyskutowania do dyskutowania spokojnego, nie, bez emocji. Ponieważ Marcin Rey Marcin Ray to człowiek, który bardzo dużo istotnych, Powiązań o charakterze agenturalnym w Polsce wykrył. To, że on się ze mną nie zgadza, w wielu sprawach to mi nie przeszkadza, bo miałem wielokrotnie okazję się przekonać, że on działa w dobrej, dobrej wierze. Jakby to powiedzieć, gdybym miał to jakoś jednym zdaniem lub kilkoma zdaniami opisać, tak jak widzę tę sytuację, to powiedziałbym tak, Marcin Rey z mojego punktu widzenia. Jest jak Krzysztof Kolumb. W tym sensie, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Ale potem upierał się, że to jednak Indie. Nawet kiedy mu mówiono, że to Ameryka, i mówiono mu, Krzysztofie, zrobiłeś coś niezwykłego. Odkryłeś e, wielki kontynent, a on mówił: Nie, 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 to Indie są. To miały być Indie, to muszą być Indie. W e, tym mi się kojarzy Marcin Rej. Ponieważ Marcin Rej z ogromną pracowitością, odnalazł liczne kremlowskie powiązania, również e, polityków, między innymi polityków PIS, ale skoncentrował się, jakby to powiedzieć, na e, niższych szczeblach tych powiązań. Marcin Rey e, nie wierzy, że liderzy PIS mogliby w tych powiązaniach kremlowskich uczestniczyć świadomie. On uważa, że bardzo sprytni e, Zwolennicy Kremla omotali liderów PiS, zakradli się w środowiska okołopisowskie, udało im się dotrzeć do jakby to powiedzieć, średniego szczebla, i z tego średniego szczebla podsuwają, podszeptują liderom różne kremlowskie lub prokremlowskie pomysły. Tu może Marcin Rej pewnie by polemizował z tym, bo przedstawiłem jego ocenę sytuacji w sposób uproszczony, no ale mamy tylko kilka minut, muszę się streszczać. I ta wizja ma w sobie dużo elementów prawdopodobnych, ale ja się z nią nie zgadzam z powodu jednego wielkiego nieprawdopodobieństwa. Liderzy PiS, których opisuję w moich książkach, to są ludzie przemyślni, którzy odnieśli wielkie sukcesy. Cała partia PiS odnosi wielkie sukcesy w tym sensie, że wygrała sześć wyborów pod rząd. PiS sprytnie zmienia swoją propagandę, szybko się dostosowuje do sytuacji. I e, całe kierownictwo z, z, w sposób e, no niezwykle szczegółowy wręcz, kopiuje e, kopiuje jeden do jeden, jak to się mówi, rozwiązania putinowskie. To nie są idioci. My lubimy myśleć, że to są idioci, bo czujemy się bezpieczniej, myśląc, że walczymy z idiotami, ale niestety tak bezpiecznie nie jest, nie walczymy z idiotami, walczymy, walczymy z ludźmi, e, e, z ludźmi e, bardzo przemyślnymi. A przede wszystkim jeszcze bardziej niż przemyślnymi, to korzystającymi z przemyślnych i przewrotnych pomysłów Kremla. No ale są na tyle inteligentni, żeby zrozumieć, jak te pomysły w Polsce stosować i, i żeby stosować je, e, niestety, w wielu wypadkach skutecznie. Marcin e, Rej wyszedł polować na zające, e, może na dziki. A e, okazało się, że poluje na żubry. I chwała mu za to, i mam nadzieję, że e, pewnego dnia przestanie się przekonywać, że to są zające i dziki, i przestanie zamykać oczy na to, że walczy z żubrami, że walczy naprawdę z, z potężnymi przeciwnikami, z, z liderami partii Prawo i Sprawiedliwość. I ponieważ jest już 20:50, za chwilę Prawoteka, to serdecznie mimo wszystkich różnic między nami pozdrawiam Marcina Reja. Bardzo gorąco, bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję Wam ogromnie za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie, za to, że dajecie nam lajki. Przypominam o lajkach. Za to, że udostępniacie link do tej transmisji i do innych naszych programów w mediach społecznościowych, że robicie to na swoich profilach, że wysyłacie informacje o tych programach znajomym. Gorąco dziękuję Łukaszowi Biedce, naszemu producentowi wykonawczemu. Przypominam, że można nas wspierać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitror w serwisie zrzut.pl i w serwisie Patronite. Ogromnie wam dziękuję. Widzimy się za tydzień, a już za chwilę. Prawoteka. Reset Obywatelski.